Proszę Państwa, przed Wami Krzysztof Głowacki. Witam wszystkich serdecznie. Także dziękuję, że przyszliście, dziękuję, że mnie wspieracie, bo to jest bardzo ważne, naprawdę dla zawodnika, jak ktoś boksuje, ma jakiś tam kryzys, to fajnie, jak jednak kibice coś wspierają, także to podnosi na duchu. Dziękuję Wam bardzo za to, mam nadzieję, że będziecie w sobotę ze mną, także co, cóż mogę powiedzieć, dobrze przygotowany jestem, czeka mnie ciężka walka, na taką się nastawiam bynajmniej, tak? Także, no zobaczymy, ale wierzę w siebie, wierzę w swoje umiejętności, że wygram, obronię pas. No i wracam do Polski. Dziękuję bardzo. Był niesamowity rok, a tak naprawdę jeszcze nie cały rok dla tego boksera. Przyznacie, że na pewno pod względem pracy tak samo. No tak, no po walce mieliśmy troszkę problemu, bo poważne kontuzje w końcu trzeba było wyleczyć, więc parę miesięcy dobry Krzysztof musiał być poza treningiem, poza salą. Natomiast mieliśmy czas na nadrobienie i w tej chwili po kontuzjach nie ma śladu, jest przygotowany. Jest przygotowany. Jakie możecie nam zdradzić szczegóły tego, jak jest przygotowany na walkę z Cunninghamem? No tak naprawdę ja zawsze powtarzam, wszystko co przed walką się mówi, to ja nie lubię takich rzeczy, jak chwalenie się, jak dawanie komuś szans, czy zabieranie komuś szans. Tak naprawdę wszystko pokaże ring 16 w sobotę, Barclays Arena, to wtedy można zobaczyć, a wszystko co mówimy teraz, to naprawdę nie jest ważne. To nie jest ważne, ale bardzo dużo będzie się działo przed walką. Te następne 3 dni są napięte pod względem grafiku, bo są i treningi medialne, i ważenie przecież. Jakim bokserem jest Krzysztof właśnie pod tym względem, tej presji przed i tego spotkania z zawodnikiem przed walką? To, co będzie się teraz działo, jaki będzie miało na niego wpływ? Już Pan go na pewno dobrze poznał właśnie i od tej strony. Ja to zawsze powtarzam swoim zawodnikom, że jak jest walka Mistrzostwa Świata, tym bardziej w Ameryce, zawsze przed tym jest show wielkie, gdzie cały tydzień ten ostatni, to nie ma czasu na nic. Nie jest tak jak u nas, że mamy czas na odpoczynek, mamy czas na trening. Tu po prostu odpoczynku nie ma, trzeba pracować cały czas. I kto tego nie potrafi połączyć z wynikiem sportowym, to po prostu nie zostaje mistrzem świata. Ten, kogo nakręca ten cały szum, ta cała otoczka, nakręca i daje siebie jeszcze coś ekstra, to jest mistrzem świata. Także Krzysiek pierwszy walce udowodnił, że nie ma z tym problemów żadnych i myślę, że no stać go na wygrany, jemu to nie przeszkodzi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Rampa i serdecznie zapraszam 16 Barclays Arena, Nowy Jork. Nie po raz pierwszy spotkanie z gwiazdą sportu, znowu tłumy. Każdy sukces polskiego zawodnika przekłada się na promocję naszego kraju, na promocję Polski. Mamy nadzieję, że tym samym Głowacki będzie promował naszą ojczyznę i w sobotę będzie okaże się zwycięzcą. Jest to wybitna osobowość, człowiek, który zdobył Mistrzostwo Świata, do takich należy. Dlatego warto go spotkać osobiście i parę słów z nim zamienić. Również pytałem się, jak z tymi kajakami było. Mówi, że zaczynał pół roku pływa na kajakach, bo pochodzi z Wałcza, a tam Wałcz słynie z tego, że tam jest sekcja kajakowa. Także zainteresowany był też, jak ja długo tutaj mieszkam i tak dalej, także bardzo sympatyczny chłopak i życzymy mu powodzenia w sobotę. Tutaj ja widziałam, że prawie doszło do starcia między Panem a Krzysztofem Głowackim. Widziałam, że mały sparring był dzisiaj. Tak, żeby wiedział, że na Grimpoincie też są ludzie, którzy potrafią walczyć. I dałem mu już tą zmiankę przed walką, żeby był skoncentrowany. Bardzo dobrze. Tutaj Nowy Jork i generalnie Stany Zjednoczone mu służą, bo wygrywa póki co jedna walka. Jakie wrażenia po spotkaniu z nim? Jakim on jest sportowcem, człowiekiem? A jako pan, jako sportowiec też już na pewno wie, jaki to ma wpływ na to, jak to walczy, jakim to jest człowiekiem poza ringiem, jak to się mówi. Tak, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i wygląda naprawdę na normalnego pięściarza, człowieka, będąc pięściarzem, to bardzo dużo pięściarzom brakuje. No super, dziękuję bardzo, bardzo dużo osób przyszło, także dziękuję im bardzo serdecznie, mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej na walce. No jest cóż, jesteście niesamowici, tyle mogę powiedzieć. Bardzo dziękuję, bardzo mnie wspieracie, także
na pewno będzie dobry show. Ty jesteś niesamowitym sportowcem i dowód na to samo, co dzieje się w Nowym Jorku. Barclays Center, wiem, że już wcześniej nawet niż ty tak naprawdę oficjalnie ogłaszało, że będziesz walczył. Można powiedzieć o tej sytuacji, jak to było? Kontrakt podpisałeś tak naprawdę niedawno, a oni już chcieli, żebyś ty był u nich na ringu z Cunninghamem. Tak, to było jeszcze niedogadane, wszystko oni już podali, że jednak boksuje, także... Ciężkie były te rozmowy, tak, bo oni już podali, że boksuję, a ja jeszcze nie miałem kontraktu, także no czekałem, były długie rozmowy, ale udało się, najważniejsze, że jest podpisane, wszystko, jest walka i to jest najważniejsze. I najważniejsze to, co będzie działo się w sobotę, no i co nam możesz powiedzieć o tym, co się będzie działo na ringu z Cunninghamem? Czy czekasz na to ważenie najbardziej przed, żeby się z nim zmierzyć oko w oko? Czy trening medialny, żeby się jeszcze trochę, wiesz, pokazać nam, czy już jesteś skupiony całkowicie na sobocie? Znaczy, najbardziej to nie mogę się doczekać walki, tak, tam... To, że stanę wokół boku, to w ogóle nic nie znaczy, tak? Bo to do niczego tam nie dąży, tylko sobie spojrzeć w oczy, to jest dla kibiców, tak? A ja czekam na walkę, czekam, żeby wyjść do ringu, tam jest mój dom i pokażę swoją robotę. Jeszcze na koniec, ten rok jaki był dla ciebie, bo dużo się zmieniło, całkowicie się obróciło po ostatniej walce wszystko, na pewno i pod względem treningów, ale i tego, jak teraz się przygotowujesz do następnych walk, jaki był ten niecały rok? No ten cały rok był no, całkiem inny, tak? Życie się odmieniło całkowicie o 180 stopni, także jakby się przewróciło do góry nogami. No ale no, fajne uczucie, tak? Jest, gdzieś jest ta nagroda, tak? Za to wszystko, za te wszystkie męczarnie, które dotychczas były. Także no, ale jeszcze jest dużo pracy, trzeba ciężej pracować. Jest jeszcze cel do osiągnięcia. Życzę osiągania tych celów, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla mnie jest bardzo dobrym sportowcem. Ostatnio super, bardzo dobrze wygrał, no, no i cóż, no, jesteśmy pewni, że powtórzy tą samą. No, gdzieś ja bym chciał, żeby na przykład czwarta, piąta runda i żeby wygrał to przez nogą. Jakie wrażenia na gorąco po spotkaniu z bokserem? O, jakie wrażenie, bardzo miłe i mam nadzieję, że będzie wygrane, tak jak rok temu. O czym rozmawialiście, czy pan go o coś zapytał? Nie, powiedziałem mu, żeby dochodził do zdrowia, no i... Powiedział, że wygra, no tak jak i rok temu z Hukiem. Walnął Huka i padł jak Huk. Był pan na walce właśnie z Hukiem? Właśnie. No to proszę powiedzieć, jak pan wspomina ten moment, kiedy go znokautował główka? O, to nie jest telewizja, na żywo jest coś pięknego. Ja mam na imię Gosia. Łukasz. I jakie wrażenie po spotkaniu z Krzysztofem Głowackim? Co się działo, co pytaliście, jakie odnieśliście wrażenie o nim? Życzyliśmy mu oczywiście powodzenia na najbliższej walce 16 kwietnia, na którą oczywiście się wybieramy. Bardzo pozytywny, bardzo miły, sympatyczny, także jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i oczywiście trzymamy kciuki. Obroni to, na pewno. Mam na imię Colin i mam 9 lat. To powiedz mi, kogo przed chwilą spotkałeś? Krzysztofa Głowackiego. A co o nim wiesz? Kim on jest? On jest bokserem. Słyszałam, że on jest też bardzo dobry bokserem Polski. I jakie to spotkanie było? Jaki on jest? Fajny człowiek z niego? Powiedz, jak to wyglądało dzisiaj. Bo bardzo miły jest. Fajny jest, bo jest bardzo fajny. A powiedz, czy ty oglądasz boks? Lubisz boks? No czasem oglądam, szpilki oglądałam, ale to był mój jedyny mecz. A teraz będziesz oglądał główkę? Tak, będę. Powiedz mi, jak ty masz na imię? Przypomnij. Nikolas. I ile masz lat? 4. Powiedz mi, czy czegoś dzisiaj cię Krzysztof Głowacki nauczył? Pokazał ci jakieś ruchy bokserskie? Tak. Tak? A możesz nam zaprezentować? Pokaż, co cię nauczył? Tak się robi, dobra. A jak bokser zwycięży na ringu, to co robi? Widziałeś, co robi wtedy? Też tak. O, to wtedy dwoma rękami, dobrze, super. To... Musi być siłę. A ten pan, co go spotkałeś przed chwilą, ma siłę? Tak. Wygrałeś wszystko. Chciałbym, żebyście przyszli do mnie na walkę, kibicować mi, bardzo, będę was bardzo potrzebował. Czeka mnie ciężka walka, także przyjdźcie, bądźcie na pewno, kibicujcie. We'll be right back.